Dzisiaj zagramy sobie Lair of the Darkness. Nie, no chyba Lair się... Nie, czekajcie. Jak to się czyta? Lair. Lair. O, czyli dobrze przeczytałem chyba na początku. No w każdym razie. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gierki Apes vs. Helium, czyli z naszych Bloonsów 3D. Dzisiaj zagramy sobie, tu jest napisane New, chociaż tak naprawdę ta aktualizacja, która dodawała tę mapę, pojawiła się w tej grze, jeżeli bylibyście ciekawi, to parę miesięcy temu, albo może nawet rok temu. Jest to mapka, którą jeżeli ukończymy, to odblokujemy sobie nekromantę, także dzisiaj zdecydowałem, że sobie ją zagramy, zobaczymy ile nam to wszystko zajmie. Z góry dziękuję na początku za wszystkie pozytywne oceny. No i przypominam o kodziku OJC w sklepie Bloons Tower Defense 6 oraz Bloons Tower Defense Battles 2. Oj, widzę, że już nas baloniki nekromanty atakują. I tak, widzę, że jako mag atakujemy... Ej, to ciężkie będzie w sumie. Widzę, że jako mag atakujemy... Oj, muszę się przecisnąć? Atakujemy dwoma atakami. Jeden to jest Fireball, drugi to jest ten taki, powiedzmy, bardziej podstawowy atak. Dobrze było tym fireballem trafiać, bo on obszarowy damage zadaje. Oj, ale to jest ciężkie strasznie. Wiem, że można kupić... W ogóle jest fajna ten, fajna... No strasznie to jest, w sumie strasznie to jest trudne, ale jednocześnie nie tracę jakoś mega dużo życia. Więc przynajmniej jak, wiecie, jak próbuję się przeciskać. Wydaje mi się, że zanim zacznę atakować bossa, to ulepszymy sobie naszą małpeczkę. O, możemy, kupiliśmy wreszcie upgrade. Okej, znacznie szybciej atakujemy, więc w tym momencie sytuacja powinna się co nieco uspokoić. Dlatego ja oddam parę ataków w bossa. Nie wiem, chyba kolejny upgrade kosztował tam 5000. Ogólnie to tak. Wydaje mi się, że nie ma co się do tego bossa za bardzo zbliżać, bo on ciągle wysyła na nas balony. Nie mamy tu podziału w ogóle na żadne rundy, więc jest to odrobinę niepokojące. Natomiast jakoś chyba sobie damy radę. Czy on dostaje w ogóle jakiś damage? Może na razie mam za mały damage. Muszę pewnie rozbić trochę więcej balonów, żeby tutaj móc... No raczej mamy za mały damage po prostu. Więc ja sobie rozbiję odrobinę więcej balonów, żeby... Oj, ale ładnie te firebole, wiecie. Jak się uzbiera trochę balonów i ten fireball trafi, to tak przecudnie to działa. Najlepiej chyba robić takie zygzaki. Znaczy sam nie wiem w sumie, czy te zygzaki są najbardziej optymalne. Natomiast widzę, że ile kosztuje? 5000. Dobra, to powinniśmy za moment mieć. W ogóle ten upgrade za 5000 nazywa się tak jak trzeci górny tier, jeżeli się nie mylę. Maga normalnie w Bloonsach. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał i myślę, że powolutku będziemy mogli atakować już bezpośrednio bossa. Okej, no po prostu nam zwiększyło speed attack, tak na dobrą sprawę. Także ja chyba rushuję... Tak, to jest normalnie... To jest normalnie piąty tier. W sensie to, co teraz będziemy mogli kupić za 10 tysięcy, to jest normalnie piąty tier maga. Zobaczmy, czy jestem w stanie atakować bossa, a jeśli tak, to czy... Okej, tak, jestem w stanie mu zadawać jakiś damage nawet. W tym momencie już, na tym etapie gry. Ciekawe, czy wcześniej też byłem w stanie mu zadawać damage, tylko po prostu byłem, nie wiem, za słaby. Nie wydaje mi się, żebym miał teraz mocniejszy atak. Wydaje mi się, że po prostu szybciej atakuje, nie? I to wszystko. No ale kto wie, może jednak mam odrobinę mocniejszy atak po prostu, a wcześniej miałem tak słaby atak, że no po prostu, że nic temu bossowi nie zabierałem. Ciężko to sprawdzić, bo widzę, że boss ciągle wysyła na mnie te same balony, więc no, jeżeli je i tak one-shotuje, no to ciężko powiedzieć, czy mam większy damage, czy nie. Możemy tylko, jeżeli są takie same balony, powiedzieć, czy mój atak ma większy pierce, nie? Wydaje mi się, że mamy duży pierce, bo nie, moje ataki nie zatrzymują się raczej na balonach. O! Zobaczcie, lecą na nas pierwsze sterowce. Mam nadzieję, że damy sobie radę, ale nie, no chyba damy radę. Okej, rozbijamy je, natomiast widzę, że sporo tych sterowców teraz zaczęło lecieć. Będziemy potrzebowali tego upgrade'u za 10 tysięcy, to na pewno. Bo już, żeby taki sterowiec zniszczyć, to muszę zdecydowanie trochę ataków oddać. Natomiast taki sterowiec jest również odrobinę wart. O, nie zmieściłem się. W sensie, no nie dałem rady kupić. Dobra, musimy... Oj, nie, podchodzę do bossa. Tego nie chcemy robić. Kupujemy sobie... Okej, w tym momencie, no nie wiem, atakuję jak super małpka. Czy jest jeszcze jeden tier do kupienia? To jest ciekawa sprawa. Nie, już nic więcej nie kupimy. Dobra, no to w tym momencie chyba po prostu rushuję bossa. Skupiam się na atakowaniu tylko i wyłącznie go. Jest to w sumie dosyć, powiedziałbym, nawet trudne, bo muszę... Znaczy, okej, dobra, to... Czy to jest... To jest opancerzone BFB.
Tak mi się wydaje, to jest opancerzone BFB. Ogólnie po zrobieniu tej mapki, po pokonaniu bossa odblokuje nam się mag, będziemy mogli nim zagrać jakiś normalny meczyk, więc na pewno go sobie również przetestujemy, bo no, po to go odblokowujemy, ale chyba zagram sobie na poziomie trudności easy później, po to, żeby wiecie, żeby po prostu jak najszybciej tylko przetestować sobie, jak te piąte tiery maga wyglądają. Muszę się chyba mocno skupić na bossie po prostu. Tak, teraz. To ma chyba najwięcej sensu. Dobra. Pokonaliśmy go. Prince of Darkness, czyli oczywiście dolny piąty tier nekromanty, został pokonany. A właśnie to jest napisane Prince of Darkness Upgrade Path Unlocked. Okej, okay, wyjdźmy sobie więc do main menu. No i zobaczmy. Przetestujemy sobie na easy. Może nawet, nawet włączę double cache mode, żeby szybciej pozbierać na tego maga. Zobaczymy sobie dokładnie, co nam się odblokowało. Zacznijmy nową rundę. Myślę, że mogę nawet włączyć autostart i zobaczmy, jak to wygląda. Klasy z Wizard. Okej, jest. 22 tysiące. No myślę, że z Double Cash Mode'em bez problemu powinienem do tych 22 tysięcy dobić. Zobaczcie, że całkiem szybciutko się też po prostu się też zbiera golda. No bo tak jak mówię, zresztą mamy Double Cash Mode'a, więc nie powinno być to jakieś mega, mega trudne. Oczywiście będę grał bez Double Cash Mode'a, tryb Impopable, natomiast nie wiem jeszcze, czy magiem. I ogólnie potrzebuję trochę czasu na przygotowanie takich odcinków, bo granie Impopable w tej grze zajmuje ponad godzinę, więc no niestety potrzebuję trochę więcej czasu na przygotowanie takich odcinków, dlatego czasami będziemy sobie robili... Czekajcie, bo... Aha, muszę najpierw kupić to, żeby kupić to, tak? Okej, dobra, niech będzie. Dlatego czasem będziemy sobie robili takie luźniejsze odcinki, tak jak dzisiaj. Bo tak naprawdę, wiecie, problem z tą grą jest taki, że na część upgrade'ów jesteście w stanie kupić już na wczesnym etapie gry. I potem po prostu musicie tylko z rundy na rundę przechodzić coraz dalej, co zajmuje bardzo dużo czasu. Okej, jesteśmy magiem, no i zobaczmy. Okej, w tym momencie oddajemy tylko ten środkowy, tylko ten jeden atak, który mieliśmy poprzednio. W poprzedniej, w sensie jak graliśmy to poprzednią mapkę, to tam mieliśmy już dwa ataki, czyli mieliśmy też Firebola, którego zapewne odblokujemy na tej mapce dopiero po jakimś czasie. Zastanawiam się, czy muszę kupić farmę. Wydaje mi się, że jeżeli chcę faktycznie wszystko, wiecie, wszystko odblokować, to przydałoby mi się... Jeżeli chcę faktycznie tego nekromantę, to przydałaby mi się farma, więc sobie szybciutko poszczędzam na farmę. Albo nie będziemy oszczędzali na farmę, bo widzę, że mam delikatne problemy, więc najpierw klasycznie pójdziemy pod defensywę. W tym momencie będę miał taki atak, jaki miałem na początku tamtej rozgrywki, tak mi się wydaje. Tej rozgrywki, którą miałem przed chwilą. Dokładnie, tak jest. Czyli taki jakby podwójny atak. Raczej jeśli chodzi o grupy balonów, to jest przecudne, nie? Że mamy tego Firebola. Co drugi atak widzę, że leci Fireball i ten zwykły atak i Fireball leci co drugi atak, więc mega, mega spoko. A w tym momencie, tak mówię, zbieramy sobie tylko i wyłącznie na farmę. Szczególnie jak się gra na Double Cash Mode, to warto jak najszybciej farmę postawić tak naprawdę, bo... Okej, dobra, mamy to, bo no po prostu ona się bardzo skaluje, nie, bo z bananków też mam więcej golda, zobaczcie, po 100 dostaję z bananka każdego, więc chociaż teraz, tak jak widzicie, idzie odrobinę ciężkawo, znaczy ciężkawo, jeżeli lecą niebieskie balony, to nie, ale jeżeli lecą już lepsze trochę balony, to faktycznie momentami czuję, że mam problem. W ogóle tak patrzę na kamerę, bo tutaj, znaczy na kamerę, tutaj mam podgląd zazwyczaj, więc jak czasami mówię coś do was i patrzę w taki sposób, to patrzę się po prostu na podgląd, bo zdarza mi się, jakbym nie patrzył regularnie na podgląd, to zdarza się potem, że mogłoby się zdarzyć, że siedziałbym na przykład tak, albo że siedziałbym na przykład tak. Tak też mi się zdarza. Oj, czekajcie, muszę się podnieść teraz na krześle. Dobra, ulepszałem farmę. Wydaje mi się, że ten kolejny to już będzie w sumie ostatni tier. Chyba nie ma potrzeby. Chociaż jest dopiero 11 runda, więc tak naprawdę trochę tego czasu mamy. Czy mnie stać już na jakiś upgrade? O proszę, Arcane Blast. Na Arcane Blast sam nie stać. Zaraz potem będziemy mieli nekromantę. To będzie kolejny. O, to może nie, może od tego tieru zaczynaliśmy. Ciężko powiedzieć, natomiast nie ma to większego znaczenia, bo zaraz i tak robimy kolejne upgrade'y. W tym momencie stać nas już na nekromantę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo on tam 1275, tu mamy 2000. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, no jest. Jest potencjał. Czy teraz będziemy robili już też jakieś te... Będziemy mieli jakieś ghost bluny? No chyba tak, bo widzę, że zbieramy cmentarzysko. Może prawym? Aha, dobra. Okej, widzicie, można zużywać to cmentarzysko, żeby, które mamy
na dole, żeby i spawnować go z bluny. Okej, to jest dosyć ciekawe w sumie. Znaczy ciekawa mechanika, że jakby my sami decydujemy, kiedy spawnujemy tego z bluny, a kiedy nie. Bierzemy sobie już praktycznie przedostatni upgrade. Ojejku. Pewnie tego z bluny nasze... Okej, no teraz respawnujemy kilka blunów za jednym kliknięciem. Czy one lecą po prostu do przodu? Okej, lecą do przodu. To nie jest złe, ale wydaje mi się, że dużo wygodniejsze to by było, gdyby na takiej mapce te balony trzymały się ścieżki. Czyli wiecie, żeby zawsze, jak wysyłam na przykład tak, w tę stronę, to żeby one poleciały po ścieżce. Tak jak w przypadku normalnego nekromanty, nie? Bo tak działa normalny nekromanta. Natomiast rozumiem, dlaczego nie zostało to tutaj zaimplementowane, bo przecież mamy w tej gierce sytuację, mamy mapy, które, wiecie, które nie są... jakby to powiedzieć? Mamy mapy, które nie są ograniczonymi ścieżkami, tak? Tak, ta, właściwie ta, mapy. Jest jedna mapa, ta wyspa na początku, tak? Ona jest po prostu, tam balony mogą na was lecieć tak naprawdę z każdej strony. No więc wtedy, jakby tego z bluny miały działać? Dobra, wysyłamy je. One elegancko przebijają. Jestem bardzo ciekaw, jak na piątym tierze to będzie wyglądało. Fajnie to działa. Jest całkiem wygodne, nic nie muszę robić praktycznie. Bo one mają bardzo, bardzo mocny ten popping power. Proszę bardzo, parcie. To praktycznie by pokonało wszystko, gdyby tylko odpowiednio się prze... Proszę bardzo, praktycznie wszystko pokonuje. Co na razie oczywiście na mnie tutaj jest w stanie polecieć. Dobra, w tym momencie 35... Ojejku, czekajcie, ale się przestraszyłem. Dobra, regrowy na mnie zaatakowały. Stać mi już na finalny piąty tier, także kupmy go. Prince of Darkness, proszę bardzo. I co? Mogę sterowiec zespawnować? Okej. Mogę sterowiec zespawnować. Kupiłem ten piąty tier farmy, bo pomyślałem sobie, że dlaczego nie. Okej, to jest normalny atak, ale bardzo szybko też mogę atakować, zobaczcie. Tak naprawdę ten atak mi w 100% wystarczy, tak szczerze? Na wszystko prawdopodobnie, co w 40 rundzie może na mnie czekać, ale zespawnujmy sobie sterowiec. Mogę spawnować te sterowce co jakiś czas, ale nie mam kontroli nad tym, jaki sterowiec się zespawnuje, a w zależności od tego, jaki sterowiec się zespawnuje, tyle pochłania mi tego cmentarzyska, więc... No ma to sens jak najbardziej. Nie jestem w stanie spamować bez przerwy sterowcami, bo nie mam aż tak pokaźnego, wiecie, cmentarzyska, tak? Więc, no po prostu... Wysyłam więcej sterowców, niż one przebijają balonów, więc... znaczy, więcej, no może nie więcej niż leci balonów, ale rozumiecie o co chodzi. O większej wartości niż, balony, które one przebijają. Dlatego, o proszę, ten na przykład kosztował mnie chyba 170. No zobaczcie, cmentarzyska wbiliśmy na tym 60 parę, nie? Więc te sterowce dobrze jest. Po prostu sobie trochę może pooszczędzać, tak mi się wydaje. Znaczy, pooszczędzać, no... Wiecie, jak będziecie mieli kłopoty, to po prostu wtedy ich używać. Ogólnie taka jest w tym momencie strategia. Po prostu sobie wysyłam sterowiec. W pewnym momencie, o widzicie, balony zaczynają przenikać przez sterowiec. Wysyłam kolejny. I często już jestem w stanie całkiem sensownie uzupełnić to moje cmentarzysko do tego stopnia, że praktycznie mogę wysyłać takie sterowce bez przerwy. Najwyżej chwilę muszę poatakować normalnymi atakami. Ale praktycznie jestem w stanie wysyłać takie sterowce bez przerwy i no w tym momencie nic nie jest w stanie jakby z takim sterowcem wygrać na poziomie trudności easy. Jestem ciekaw, czy na poziomie trudności impopable jakby to wyglądało. Generalnie no na pewno miałbym dużo mniej golda, bo wiadomo na poziomie trudności impopable przede wszystkim... No, wszystko byłoby droższe i musiałbym się też bardziej skupić na defensywie. No, graliśmy Impopable przy okazji testowania Ninja Małpki. Jak nie widzieliście, to oczywiście zachęcam, abyście sobie zobaczyli. No i tam z górki w żadnym razie nie było, także... Natomiast tutaj, tak jak widzicie, sobie chilluję, po prostu wysyłam sterowce. Zastanawiam się, czy przetestować też na Impopable tego nekromantę. Nie wiem, bo generalnie zastanawiałem się, czy nie zrobić czegoś takiego, że będę sprawdzał dosłownie każdy tier na poziomie trudności Impopable. Natomiast, po pierwsze, nie wiem, czy to by was interesowało, a po drugie, nie wiem, czy nie zrobiłaby się z tego naprawdę długa seria wtedy, nie? Bo jednak tych tierów łącznie, tych różnych ścieżek jest do wyboru, no, mnóstwo, nie? I każda na Impopable, no, nie wiem. Dodatkowo, nie wiem też, czy starczy mi zapału, żeby, wiecie, tyle razy zagrać do setnej rundy. No i zobaczmy. Moab kontra... Pyk. No i koniec. Pa, pa.
I to jest oczywiście zwycięstwo na poziomie trudności easy. Moi drodzy, ode mnie, jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Dajcie znać, czy, jak wam się podoba Nekromanta i czy chcielibyście go zobaczyć na poziomie trudności Impopable, bo mógłbym nagrać taki film, gdzie na przykład zaczynamy od rundy 40, tak? Czyli po prostu odpaliłbym sobie rundę 40 i tak dalej. Oczywiście bez Double Cash Mode'a, żeby było rzetelne porównanie z Ninja Małpką, z tym tierem pod shurikeny, bo tier pod bomby na Ninja Małpce również będziemy sprawdzali. Natomiast, no, możecie dać znać w ogóle, co chcielibyście z tej gry w najbliższym czasie zobaczyć. Ode mnie to tyle, miłego dnia wam życzę, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie ciepło, cześć!